Spójrzmy teraz na zadanie drugie. Mamy tutaj pewną kwotę pieniędzy, mamy kwotę K i wiemy, że za tą kwotę zakupiono śliwki. No i tutaj na wykresie mamy pokazaną zależność między ceną X w złotych za kilogram, a liczbą kilogramów, czyli Y. Czyli zauważcie, tutaj do wykresu należy punkt o współrzędnych 3, 5, czyli to będzie X, to będzie nasz Y. Czyli możemy to sobie wstawić już do tabelki. Czyli napiszmy tutaj, że x to będzie 3, y będzie równy 5. My teraz chcemy obliczyć wartość k i przedstawić za pomocą tabeli zależność między x oraz y dla takiego x. Czyli ponieważ mamy wymienione x, to wpiszmy je sobie już tutaj do tabeli. Czyli mamy tak 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6, a musimy wyznaczyć y. Czyli tutaj zwróćcie uwagę, jaka będzie zależność. Otóż im wyższa będzie cena, tym mniej kilogramów śliwek będziemy mogli zakupić, no oczywiście dysponując ciągle taką samą kwotą. Czyli wzór, z którego skorzystamy, to y równa się a podzielić przez x. To będzie proporcjonalność odwrotna. Czyli my nie szukamy a, tylko w naszym przypadku ten współczynnik proporcjonalności to będzie k, czyli możemy zapisać, że y to będzie k podzielić przez x. Podstawiamy pod x 3, pod y 5, czyli mamy 5 równa się k podzielić przez 3, czyli 5 to 5 pierwszych równa się k trzecich, no i mnożymy sobie na krzyż, 1 razy k to k, 5 razy 3 to będzie 15, no i już znamy wzór, y równa się 15 podzielić przez x. No to gdy znamy wzór, to możemy już wyznaczyć y, no bo najpierw tutaj pod x podstawimy 1, czyli 15 przez 1 to 15, 15 podzielić przez 2 to 7,5, 15 na 4, no zapiszmy to jako 15 czwartych, 15 na 5 to 3, 15 na 6 to będzie 15 szóstych, ale możemy to oczywiście skrócić przez 3, czyli mamy 5 drugich, czyli 2,5 dziesiątych.